Popmaster Record Shop prezentuje nową dostawę płyt winylowych. Już od najbliższego wtorku w sklepie. Zapraszamy. Popmaster Record Shop, Słupsk, ulica Kołłątaja 14 oraz na stronę internetową www.popmaster.pl. Cześć, witam Was w ostatnim wideo newsletterze w tym roku. Sam się dziwię, że się jeszcze pojawił. W każdym razie do końca roku pozostało 2 dni. Dzisiaj mamy 29 grudzień. A pojawiłem się tylko z tego powodu, że przed świętami od jednego z klientów dostałem dwie reklamówki. Dwie reklamówki pełne muzyki. Zapewne chcecie się dowiedzieć, jakiej to muzyki. Muzyka bardzo dobra, tylko nośnik dosyć nietypowy. Nośnik nietypowy z tego względu, jak mi się gorąco zrobiło, co nie? Z tego względu, że nie są to płyty winylowe, nie single, nie maxi single, ale jednak płyty, które odtwarza się na gramofonie. Ale tu już za chwilę, muszę się rozebrać, bo jest za gorąco. Wczoraj poświęciłem kilka ładnych godzin na przejrzenie tych płyt, ponieważ dostałem od klienta dwie reklamówki płyt, które nazywają się po polsku pocztówka dźwiękowa. Tak to wygląda w wykonaniu Tompressu, czyli zdjęcie z tyłu, informacja o artyście. Tak wyglądało to w wykonaniu innych producentów, mniej znanych. Nie podejrzewam, żeby ci producenci, czy nawet Tompress, miał wykupioną licencję na wytłoczenie tych płyt. Także to są tak zwane piraty. No teraz to już się nie nazywa to pirat, tylko to się nazywa nieoficjalne wydanie. Także przyniosłem pochwalić się, przyniosłem trochę płyt z nieoficjalnego wydania. Pochwalę się. Jakość jest beznadziejna, tragiczna czasami, muszę wam powiedzieć, ale kawałki są wspaniałe na niektórych. I tak dla przykładu pokażę wam, co tu mamy. No ten piękny piesek, który przed chwilą pokazywałem. Wiecie, co tutaj się mieści? To jest płyta Elvisa Presleya, Return to Sender, Can't Help Falling in Love. Proszę bardzo, tak to wygląda. Elvis Presley. No do Presleya niepodobne. Tutaj mamy coś wspaniałego. Tu na pewno mamy fajny ten Cozy Powell. Drupi Wadowija i Taniec z Diabłem. Cozy Powell. Taniec z Diabłem to ten kawałek na perkusji, co później Bonnie M wykorzystało na Fly to the Venus. Tak? Fly to the Venus. No, perkusja ta. Tu właśnie Cozy Powell kilka lat wcześniej zagrał to i Bonnie M to dzieło skopiowało. Put your head on my shoulder. Połóż głowę na moim ramieniu. Paul Anka. Proszę bardzo. Kto by pomyślał, że to może być Paul Anka w swoim wielkim przeboju. To już jest lepiej. Brawo. Tompress? Tompress. Proszę bardzo. Komu w oczy słońce olelilo. 2+1. No i mamy 2+1. Pięknie wydane. Tompress. Muzyka jakościowa jest beznadziejna. Jeszcze pokażę parę przykładów. Abba. Bobby's Brothers, nawet nie znam tego kawałka. I'm just a girl, jestem po prostu dziewczyną. Nie znam dwóch utworów. Tytuły w każdym razie mi nic nie mówią. Abba, tak to wygląda. Nie wiem dlaczego motyl, nie wiem dlaczego kwiatek. Akurat taki mieli pocztówki pod ręką. Tu góry chyba, Zakopane. Co tu mamy? No niestety nie piszę, gdzie zdjęcie jest robione. W każdym razie Midnight is the time, my friend the wind. Czyli Demis Roussos, proszę bardzo. Co tu mamy? Mamy Beatlesów, mamy Black Sabbath, mamy co? Joe Dassena mamy dla przykładu. To wszystko Tompressu wytwórnia. Elvis Presley, Guitar Man, It's Now or Never. Teraz albo nigdy. Teraz albo nigdy. Elvis Presley, proszę bardzo. Oj, oj, oj. Tu mamy jakiś zespół. Ach, kolorowe jarmarki. Nawet można by było się domyślać, że to Janusz Laskowski śpiewa. Tak to wygląda. Kolorowo jest, jest. Ludzie wyglądają jak 50 lat temu na jarmarku. W Łowiczu chociażby. Chociaż to Łowiczanki nie są Łowiczanki. Okej. Okay. Tompress znowu się popisał. Ta wielka miłość. Śpiewa Irena Santor. Proszę bardzo. No i co mamy z przodu? Irena Santor. Irena Santor. Jakby, że inaczej. Irena Santor z przodu. Wykonawca Papillon. 1001 Nights. Alibaba. 1001 Nocy. Alibaba Merkel. A to chyba nie ta pani... Premier, nie premier, w Niemczech nie jest premierem, tylko się kanclerz Merkel. Merkel, proszę bardzo. Chyba nie ma nic wspólnego z kanclerz Merkel. No, co jeszcze tu mamy? Fonograf, węgierski hard rockowy, nie hard rockowy, rock progresywny fonograf. Węgierski fonograf.
Greyhound i Lonesome One Again. Proszę bardzo, kto by pomyślał? Węgierski fonograf na płycie. Znowuż Krzysiu Krawczyk, piękny, przystojny, młody Krzysiu Krawczyk. Jak na imię miał ten dzień? Tak to wygląda. Tu mamy, co tam jeszcze możemy? Soul Iberica Band, nic mi nie mówi. American Eagles, też mi nic nie mówi. No tutaj to jest ciężko do rozszyfrowania, no ale coś tutaj widzę. Money Blue, Pop Tops, bardzo fajny kawałeczek. I Janis Joplin, proszę bardzo, Janis Joplin na tej płycie. Także klient przyniósł mi dwie reklamówki takich płyt i zrobił mi frajdę. I jako to, że w sumie do marca za wiele nowości nie będzie w sklepie, będę miał okazję sobie przejrzeć co niektóre tytuły. A wszystko się zaczęło od tego, że poszukuję Andrzeja Dąbrowskiego i piosenki grupy Paper Lace, którą wykonywał w wersji polskiej. Andrzej Dąbrowski śpiewał piosenkę grupy Paper Lace, ale niestety przy przejrzeniu tych kilkuset płyt kart pocztowych nie było tego utworu. Był utwór właśnie w wykonaniu Paper Lace, ale nie było w wykonaniu Andrzeja Dąbrowskiego. Co to? Joe Dassin, proszę bardzo. Dużo francuskich. O, The Beatles, co mamy? Maxwell Silverhammer i Oh Darling. Kompozycja Lennon McCartney. Tak, Beatlesi wyglądają w wersji polskiej. Fajnie? Fajnie. No, można by było jeszcze tu przeglądać, dużo mówić, najlepsze życzenia. Ach, proszę bardzo. No, to jest gdzieś 80. rok. Mimo tego jeszcze tą pres tłoczył karty pocztowe. Proszę bardzo. Najlepsze życzenia? Tak, najlepsze życzenia. A co z drugiej strony mamy? Dice Straits, Sultani Swingu, Sultans of Swing. Niesamowite. Dice Straits na karcie pocztowej. No Black Sabbath, Deep Purple, no rozumiem, Beatlesi, Cliff Richard, ale już z lat 80. wykonawcy, rockowi wykonawcy na kartach pocztowych, to już coś ciekawego. Włóczęga, Czesław Niemen, Włóczęga, tradycyjna melodia ludowa, rosyjska ludowa. I Czesiu Niemen właśnie w uczęce. Tam coś MTV mi lata z 99 roku, czyli te nagranie z tyłu jest trochę młodsze od tych kart pocztowych. Właśnie sobie wrzuciłem na płytę DVD. Dobrze, już nie będę truł. Elvis Presley i Achard. Nie, Richard Achard jakiś. I co jeszcze mamy? Plastic Ono Band, Matka, Chippy Chippy Cheek. Middle on the Road. Fantastyczna sprawa z płytami, z tego względu, że wiele płyt, może źle powiedziane, tych kart pocztowych, Flexi, ma tytuły piosenek po polsku. Wykonawca The Beatles, ale tytuł na przykład, no nie, Michel może nie, Girl, dziewczyna, wykonawca The Beatles. No tu akurat Girl, dziewczyna, no to wiadomo o co chodzi, ale czasami tłumaczenia były całkiem oderwane od rzeczywistości. No w każdym razie bardzo fajna łamigłówka jest, nie puszczając płyty, rozszyfrować. Co to za tytuł piosenki? Co autor tego tłumaczenia na język polski miał na myśli? Jaki to tytuł piosenki jest? A jeszcze lepsza łamigłówka jest, że kilka tych pocztówek dźwiękowych nie nosi żadnych informacji na temat wykonawcy, na temat tytułu utworu. Kompletnie nic. Jest czyściutka, nic nie wytłoczona, nic nie wyrysowane. I to jest fajna łamigłówka, bo wrzucamy i nie wiemy, co jest. Acropolis Adieu, Mireille Mathieu, You Ring the Living Bell. Melanie Sawka zapewne. Okej, dobra. To jeszcze mi zostało. Naprawdę wybierałem to, co biorę sobie teraz do Londynu. We wtorek lecę do Londynu i biorę sobie te płytki, żeby sobie jeszcze przyjrzeć się bardziej nim. Jakość dźwięku jest beznadziejna, ale naprawdę to taki kawałek historii, kawałek mego dzieciństwa. Z chęcią sobie pogrzebię w tych płytkach. Snoopy, Bergman, No Time for a Tango. Nie ma czasu na tango, Snoopy. Dwie płyty Snoopy są, bo wczoraj też... Aha, bardzo fajna sprawa, może nie tyle wrzucę tą płytę na gramofon, tylko tyle, że na YouTube znajdę sobie wykonawcę i daną piosenkę i będę wiedział, co ta pocztówka dźwiękowa zawiera. No w każdym bądź razie fajna zabawa na najbliższe tygodnie. Dzięki, do zobaczenia. Życzę wszystkim szczęśliwego nowego roku. Szczęśliwego nowego roku dla wszystkich. Zapraszam od marca, myślę. Chyba, że jeszcze w styczniu coś się nowego pojawi, a jest szansa na to, no ale zobaczymy.
co czas przyniesie. W każdym razie od połowy marca na pewno, znowuż duża porcja muzyki na płytach winylowych. Także dziękuję, zapraszam wszystkim, życzę szczęśliwego nowego roku. Abba, Happy New Year, tak? Z jakiej płyty? Super Trooper. Druga strona, pierwszy utwór, Happy New Year. Nie mam tej płyty, niestety, sprzedana. Cześć!